Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi SMS-ami dotyczącymi nadpłaty lub niedopłaty podatników. Nie należy wchodzić w żadne znajdujące się w wiadomościach linki, ani dzwonić na podane tam numery telefonów. Trwa nabór do klas sportowych w leszczyńskich podstawówkach. Zgłaszać mogą się uczniowie obecnych klas trzecich. Co ważne, dziecko nie musi mieć doświadczenia w dyscyplinie, której treningi chce rozpocząć we wrześniu. Leszczyńscy policjanci zapraszają na kwietniową akcję znakowania rowerów w systemie Vibero. Jeśli jednoślad padnie łupem złodzieja, będzie większa szansa, że wróci do właściciela. W najbliższych dniach Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza na wystawę i spotkanie autorskie oraz koncert. Zostały ostatnie bilety na stand-up Piotra Bałtroczyka. Dostępne są wciąż bilety na stand-up Antoniego Syrka Dąbrowskiego i koncert Hinol Polska Wersja. Od kwietnia tego roku wniosek o wydanie zaświadczenia A1 składa się do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej na platformie usług elektronicznych. Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior jest jednym z wiodących stowarzyszeń, za pośrednictwem których na tereny wiejskie trafiają unijne pieniądze z programu LIDER. 21 sportowców z gminy Śmigiel zostało nagrodzonych w plebiscycie ogłoszonym przez burmistrz Małgorzata Damczak oraz Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji. Uroczystość odbyła się podczas 45. sesji Rady Miejskiej Śmigla.